Witajcie moi drodzy. Po blisko 2 latach przerwy jesteśmy ponownie na Poznań Motor Show. W tym roku to wydarzenie skupione jest na elektromobilności. Zapraszam Was na naszą krótką relację, pokażę Wam kilka ciekawych samochodów oraz opowiem, co się tutaj dzieje. To jest Volvo C40, czyli w pełni elektryczny crossover od Volvo, czyli tej chińsko-szwedzkiej marki. W zasadzie podoba mi się z wyglądu. Oczywiście brak grilla rzuca się najbardziej w oczy, ale mamy lampy z charakterystycznym młotem tora, pod spodem światła pikselowe, no i charakterystyczną sylwetkę w stylu crossover coupé. O, coś dla fanów Pontiaca Azteca, Ssangyonga Actiona albo całej masy innych crossoverów coupé, które teraz mamy na rynku. Zasięg według normy WLTP 444 km, moc 408 koni mechanicznych. Ciekawie jest w środku, chodźcie. Okej, okay. Ło, ale twardy fotel. Volvo bardzo stara się być trendy, ekologiczne i bezpieczne od dawna, co sprawia, że no, praktycznie wszystkie ich samochody jadą maksymalnie 180 km na godzinę, ale ten przyspiesza do setki w 4,7 sekundy, a to już całkiem przyjemnie. Natomiast w środku Volvo chwali się, że nie zastosowało żadnej naturalnej skóry i wszystkie materiały są bardzo eko, czy tam z odzysku, recyklingu i tak dalej. Chociaż szczerze mówiąc, ta wnęka drzwi z takiego dziwnego materiału jakoś niespecjalnie mi pasuje do tej marki premium. Ciekawostką jest także system multimedialny. Na pierwszy rzut oka wygląda jak ten, który znamy z innych modeli Volvo bądź LEVC. Sprawdźcie na naszym kanale, jeśli nie wiecie, o co chodzi. Natomiast mamy tutaj innowacyjny system Android Automotive. Cały myk polega na tym, że albo chcemy mieć w naszym samochodzie Android Auto i wtedy łączymy telefon w starszych generacjach kablem, a w nowszych przez Bluetooth. Tutaj natomiast taki system Android jest seryjny, jest wbudowany wewnątrz samochodu, dzięki czemu, jak widać, możemy skorzystać oficjalną drogą ze sklepu Play, mamy mapy Google'a, które każdy zazwyczaj wybiera jako pierwsze i masę innych funkcji, więc ogólnie zapowiada się to obiecująco. Volvo jest pierwszym producentem, które wprowadziło coś takiego, ale wiem, że inni też mają na to zakusy. Mercedes EQS, czyli w pełni elektryczny Mercedes sporych rozmiarów, ma 662 km zasięgu, jakieś 523 konie mechaniczne mocy i przyspiesza do setki w 4,3 sekundy. To suche fakty. A teraz po pierwsze, grill na moje inspirowany Civiciem Poliftem, bo jest taki cały plastikowy. Ten samochód też wygląda specyficznie, ale za to jest bardzo opływowy, bo ma CX na poziomie 0,20. I tak naprawdę najfajniejsze rzeczy dzieją się w środku, a chyba, że jeszcze o jednej rzeczy Wam powiem, maski nie można otworzyć, prawdopodobnie z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma po co, bo nie ma tam silnika spalinowego, a może być tam zainstalowany filtr HEPA, jest to opcja, a po drugie, no właśnie nie mogę się pochwalić sygnaturą tego, kto ręcznie mi składał silnik, więc po co tą maskę w ogóle otwierać. A teraz wnętrze. Ale zanim wejdziemy do środka, to pewnie pojawiła Wam się cała masa pytań związanych właśnie z tą nieotwieraną maską. Jak na przykład wlać tutaj płyn do spryskiwaczy? Otóż otwór do wlewania płynu jest tutaj z boku. A teraz już do środka. Przelewą ręką, bo na prawej mam tą obrączkę i to może powodować wiele problemów. Luksusowo, bogato, czyli tak jak można by się spodziewać po Mercedesie, ale także nowocześnie. Te ekrany wzbudziły sporo kontrowersji na początku. Podobno sumarycznie ta tafla ekranów ma aż 56 cali. O tym, jak bardzo jest to rozbudowane i jakie są tutaj ciekawe funkcje, no nie będę opowiadał, bo potrzebowalibyśmy na to osobny odcinek. W każdym razie rozdzielczość, jakość, płynność działania robi wrażenie. Mamy tutaj taki centralny ekran, w głównym widoku mamy nawigację oraz odsyłacze do innych kategorii. Jak widzicie, pasażer ma własny ekran, no i oczywiście zegary także cyfrowe. Dla mnie jednak istotne jest to, że są tutaj uchwyty na kubki, w całym tym szaleństwie technologicznym znalazło się miejsce na trochę normalności. Ambientowe oświetlenie, masaż fotela,
no, wszelkie dobrodziejstwa, żeby jako kierowcy było nam tutaj najlepiej. Dla mnie jedną z ciekawszych funkcji jest komfort, dzięki któremu samochód wprowadzi nas w określony nastrój, na przykład doda nam witalności albo sprawi nam przyjemność, używając do tego oświetlenia ambientowego, nagłośnienia oraz zapachu, bo moi drodzy, w schowku skrywają się perfumy. Dodatkowo możemy na przykład zaszpanować dziewczynie i otworzyć szyberdach gestem, tylko trzeba być odpowiednio łagodnym, żeby to zrobić. A ja, jak widać, nie jestem. O! Proszę bardzo, a teraz go zatrzymamy. Niczym Lord Vader można się poczuć. Koniecznie musimy sprawdzić, jak jest z tyłu. Zapraszam. Oj, jak wspaniale. Panowie, możemy zostać dłużej tutaj troszkę? Tu jest naprawdę wygodnie, a chodzenie po targach potrafi dać w kość. Ale skoro już tutaj jestem, to powiem kilka istotnych informacji. Otóż mówi się, że EQS to taka S-klasa, tylko elektryczna, co nie do końca jest prawdą. Uszczypliwi mówią, że jeśli chodzi o przestrzeń, jest tutaj rewelacyjnie, jest tutaj bardzo wygodnie, ale jednak nie jest to poziom S-klasy. Mowa na przykład o długości siedziska, czy właśnie o przestrzeni. Natomiast no, nie można narzekać, bo mamy fotele z bardzo ładnymi przeszyciami, podusie oczywiście z przodu także, jest podłokietnik z takim no, tajemniczo wyglądającym schowkiem. Jak dla mnie jest to uchwyt na pióro. Potrafię sobie wyobrazić, że jakiś prezes tutaj podpisuje jakąś intratną umowę, ale dalej mamy uchwyty na kubki. To mi się podoba. No, to ja sobie posiedzę. A tak wygląda stoisko Automoto. Tam wyświetlamy fragmenty naszych testów oraz inne ciekawostki. Tutaj mamy czerwoną scenę, z której wraz z Mariuszem Kałamagą prowadzimy różne konkursy dla publiki. Na stoisku cztery elektryczne auta. Renault Zoe, Nissan Leaf, Porsche Taycan oraz Audi e-tron. Do dyspozycji także symulator jazdy wyścigowej, gdzie każdy z Was może spróbować swoich sił. To jest Land Rover Defender, który w zasadzie nie zmieniał się bardzo od 1947 roku. Jest bardzo surowy i kanciasty. Z przodu ma metalowy zderzak. Tutaj widoczne śruby montażowe, nity, charakterystyczną rynienkę na górze, tak zwany okapnik. Ten konkretny egzemplarz to jest ostatni wypust w wersji Adventure w charakterystycznym takim pomarańczowo-czarnym malowaniu. Wygląda dobrze, jest uosobieniem aut terenowych i aut z tamtych lat. Tutaj natomiast mamy już Defendera najnowszego, który wygląda po prostu luksusowo, wygląda jak bulwarówka. No może ma jakieś akcenty, na przykład te wstawki na masce. Od razu dodam, że są one z tworzywa, a nie z jakiejś tam ryflowanej stali czy aluminium. Podobno po to, aby nie przeciąć pieszego w pół, kiedy dojdzie do jakiejkolwiek stłuczki. To jest 90, czyli wersja krótka. Istnieje także długa, oznaczona kodem 110. Ten egzemplarz posiada poszerzenia nadkoli, dokładkę z przodu oraz progi. W środku jest bardzo bogato wyposażony, ale Defendera można dość dowolnie skonfigurować. Na przykład postawić go na stalówkach, zrobić trzy miejsca z przodu, a tył wybebeszyć tak, że zmieści się tam paleta w rozmiarze euro. Natomiast najciekawsze jest o tutaj. To jest Defender z V8 pod maską, zmodyfikowany przez firmę Karlik, ma masę dodatków oraz elementy pochodzące od brytyjskiego tunera Chelsea Track. Pod maską V8 o mocy ponad 500 koni mechanicznych, ale w nowym Defenderze pod maską może pracować diesel, benzyna oraz hybryda. Tam mieliśmy 2.2 130 koni, 128. Tutaj mieliśmy 2.0 benzynę 300 koni, a tutaj V8 i ponad 500 koni mechanicznych. No moi drodzy, tutaj to jest kawał historii motoryzacji. Jesteśmy na stoisku Automobil Klubu Wielkopolskiego, a ja siedzę w sportowym modelu Fiat 509 SM, który ma silnik o dość współczesnej pojemności, 999 cm3, a generuje, uwaga, 30 koni mechanicznych. Powtarzam, jest to samochód sportowy. Przekonałem się o tym, próbując się tutaj wcisnąć. Odpalanie i sterowanie takim samochodem jest dość dalekie od tego, co znamy współcześnie. Tutaj na przykład, na środku tej sporej kierownicy, mamy dźwigienkę, która w zasadzie powoduje zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu. Z racji tego, że skrzynia biegów nie ma synchronizacji, to ich przełączanie też do najłatwiejszych
nie należy. Jak widać, dostęp do koła zapasowego niezwykle łatwy, a gaśnica w tym miejscu no, wygląda po prostu zjawiskowo. Zwróćcie także uwagę na ten opływowy tył. W zasadzie ten samochód na wstecznym ma mniejsze opory aerodynamiczne niż jadąc do przodu. Hasło tegorocznych targów w Poznaniu to droga do elektromobilności, a jak wiemy, nie jest ona wybrukowana tylko nowymi modelami samochodów elektrycznych, ale także całą infrastrukturą oraz przepisami. No i właśnie dlatego jest kongres MOVE, aby ludzie, którzy dobrze się na tym znają, przedyskutowali temat i poszukali ewentualnych rozwiązań, co zrobić, aby infrastruktura rosła i aby używanie auta elektrycznego było łatwiejsze i bardziej opłacalne. My także w tym kongresie mamy swoją reprezentację. Właśnie teraz w debacie na temat wyzwań związanych z rynkiem aut elektrycznych udział bierze Agnieszka Czajka, dyrektor zarządzająca Automoto. Koreańskie marki takie jak Hyundai czy Kia rozpychają się na polskim rynku coraz mocniej. Zresztą Hyundai Tucson jest zwycięzcą internetowego samochodu roku. Był najpopularniejszym samochodem nowym wyszukiwanym na Automoto. Link do pełnego raportu znajdziecie w opisie. No i nic dziwnego, bo to właśnie tutaj, na stoisku Hyundai'a, spotkaliśmy najciekawszy, najbardziej interesujący moim zdaniem samochód całych targów. Jest to IONIQ 5, który wygląda na pierwszy rzut oka jak auto koncepcyjne, ale konceptem nie jest. Normalnie można go zamawiać w salonie. A zaczynamy od jego tyłu, nie bez powodu, ponieważ moją uwagę przykuły przede wszystkim te lampy. W świecie, kiedy producenci prześcigają się w technologiach, kiedy oferują nam różne animacje, OLEDy i tak dalej, Hyundai postawił na pikselozy i we mnie wzbudza to niesamowitą nostalgię i bardzo mi się podoba. W tym miejscu, jak już jesteśmy, mamy także otwór oczywiście do ładowarki. Interesującym faktem jest to, że to gniazdo możemy wykorzystać także do ładowania innego pojazdu, samochodu albo hulajnogi elektrycznej. Wnętrze również jest futurystyczne, mamy tutaj oczywiście spore ekrany, które jak na moje oko działają płynnie i poukładane są sensownie, mają ładną grafikę, wysoką rozdzielczość, ale przede wszystkim to wnętrze jest zaskakująco praktyczne. Schowek pasażera w postaci takiej gigantycznej szuflady. Tunelu tutaj nie ma, więc nic nie wchodzi w kontakt z kolanem, natomiast jest schowek, tu dwa uchwyty na kubki, kolejny schowek, kolejna półeczka, podłokietnik, w którym też znajdziemy schowek, więc pod względem praktyczności wypada genialnie. Panel klimatyzacji jest dotykowy. Tak nie jestem do końca fanem. Gdyby były chociaż dwa pokrętła od temperatury albo nawiewu, już byłoby super. Na pewno uwagę przykuwa ta wielgachna wajcha, niczym w starych amerykańskich autach. No myślę, że w takim nowoczesnym samochodzie raczej powinno być to po prostu kilka przycisków na desce rozdzielczej. Siedzi się tutaj wygodnie, miejsca jest dużo, mało tego. Fotele mają taką funkcję, która jest stworzona z myślą o osobach, które zatrzymały się po to, aby swój elektryczny samochód naładować. Otóż mamy tutaj wysuwany podnóżek, możemy ten fotel bardzo mocno rozłożyć, no i rozłożyć też swe zmęczone kończyny w oczekiwaniu, aż samochód nam się naładuje. Technicznie ten samochód jest przygotowany do ładowania się do pełna w 18 minut, ale na ten moment jest to w Polsce niemożliwe, bo wymaga niezwykle szybkiej ładowarki. Przednie światła też robią rewelacyjne wrażenie. Kierunkowskaz poproszę. Funkcja głosowa kierunkowskazu. No, robi to wrażenie, musicie przyznać. Pod maską natomiast osłona, a pod tą osłoną schowek o pojemności 54 litrów. Podobno warto tutaj wrzucić kilka napojów, trochę kostek lodu i po prostu schłodzić sobie je pod machą. A skoro o chłodzeniu mówimy, to chłodzenie baterii jest ważne. Tutaj mamy takie osłony, które automatycznie otwierają się podczas jazdy, jeśli jest potrzeba schłodzenia baterii. To jest Peugeot 208, Peugeot, czyli część grupy Stellantis.
Przeciętny, normalny samochód segmentu B. Wygląda bardzo ładnie, bardzo atrakcyjnie. Wszystko jest zaprojektowane zgodnie z tą linią stylistyczną, którą teraz Peugeot kontynuuje i bardzo dobrze. No tutaj mamy jeszcze taki dodatek w postaci tych czarnych nakładek, ale jak dojdziemy do tego miejsca, nie będziemy patrzeć na tę literkę i otworzymy wlew, to okaże się, że nic tu wlewać nie można poza prądem, ponieważ jest to E208, czyli elektryczna odmiana tego samochodu, który wygląda jak normalna wersja spalinowa, ale nie kosztuje tyle samo, bo bazowa wersja to są okolice 120 tysięcy, natomiast topowa wersja jakieś 160 tysięcy złotych. Ten samochód na jednym ładowaniu według norm WLTP ma przejechać jakieś 352 km, a maksymalnie pojedzie zaledwie 150 km na godzinę. Chociaż z drugiej strony no jego naturalnym otoczeniem i przeznaczeniem jest raczej miasto, więc tam powinno być w porządku. Chodźcie zobaczyć środek. No więc środek wygląda ładnie, atrakcyjnie, sporo innowacyjnych, odważnych kształtów, jak to w autach tej marki często bywało. Mamy bardzo ładny taki karbonowy pas po całej długości deski, skórzany podłokietnik, ale z drugiej strony tutaj tuż za kierownicą skrywa się nieśmiałą manetka, którą możecie kojarzyć nawet z Berlingo, tak sprzed 15 lat. Poza tym te kształty bywają podchwytliwe. Na przykład tutaj te sterowanie, te przyciski. Wydawałoby się, że trzeba je pociągnąć do góry, jak w samolocie, ale nie, nie, nie. Jak chcesz się poczuć jak w samolocie, to kup sobie Saba. Tutaj robi się to na dół. Schowek, bardzo ładny kształt. Być może podnosi się go do góry, być może ciągnie się go jak szufladę. Nie, absolutnie nie. Trzeba kliknąć tutaj i otworzyć tę praktyczną szufladkę. Ekran mocno wystaje, jest skierowany w stronę kierowcy. A miejsca? Jak dla mnie ok, chociaż tutaj ta rozbudowana część centralna troszkę wchodzi w kontakt z kolanem. Kierownica malutka, zaskakująco malutka, ale nie bez powodu, bo Peugeot ma taki pomysł, żeby zegary obserwować nie przez tę dziurę w kierownicy, ale nad kierownicą. Na pewno wymaga przyzwyczajenia. Symulator jazdy wyścigowej, jak widać, cieszy się dużym zainteresowaniem. Ja też spróbuję swoich sił i ciekawe, jaki czas wykręcę na torze Poznań. Podobno odczucia są jak w prawdziwym, więc zaraz się przekonamy. O cholera! Czekaj, czekaj, tu jest 10 zakręt. To jest takie proste w ogóle. Ale ja ten tor pamiętam, w sensie ja go znam w miarę, powiedzmy. Zdarzyło mi się na nim być. Ten zakręt był trudny, to pamiętam. A tak w międzyczasie wam powiem, że ten symulator jest warty 250 tysięcy złotych i faktycznie daje niesamowite wrażenia. Jednym słowem, masakra, jest niezwykle trudno, także tym bardziej jestem godny podziwu dla osób, które wykręcają tutaj takie niesamowite czasy, jak na przykład minuta 30. Zresztą przyjdźcie, jeśli możecie, i sprawdźcie się sami w McLarenie P1 na torze Poznań albo na innym, który właśnie na ten dzień przewidzimy. Jeśli oglądacie ten film w dniu jego premiery, to pewnie zdążycie nas jeszcze odwiedzić na targach. Serdecznie zapraszamy, a tradycyjnie na koniec dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło, cześć!